Zamiast strefy rekreacji, strefa bezmyślnych popisów. W Bytomiu otwarto nową przestrzeń dla mieszkańców przy ulicy Kwietniewskiego. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak z niej korzystać. Już w pierwszych dniach znalazły się osoby, które chodziły po konstrukcji kilka metrów nad ziemią. Łukasz Kądziołka. Ta elewacja przyciąga uwagę już od dłuższego czasu. To fragment budynku z 1903 roku przy ulicy Kwietniewskiego 11 w Bytomiu. Z kamienicy została tylko ściana, ale udało się ją uratować, a na tyłach wybudować strefę rekreacji. Otwarta zaledwie w piątek, już była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, co pokazują te zdjęcia. Kilka osób wspinało się po stalowej konstrukcji. To mogło skończyć się bardzo źle. Obiekt został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wszelkimi przewidywanymi normami. Niestety życie weryfikuje to wszystko. Okazało się, że są sprytniejsi od nas i pomimo regulaminów, pomimo wskazówek, pomimo zabezpieczeń są osobnicy, którzy traktują go zupełnie inaczej. Jest siłownia plenerowa, plac zabaw, a będzie dużo zieleni. Jak widać, dla niektórych to za mało atrakcji, jednak na szczęście plac przyciąga spore zainteresowanie również tych osób, które nie narażają siebie i innych. My się nie spinamy, korzystamy tak jak się da i bezpiecznie i naprawdę bardzo fajny pomysł i jakby tak było jeszcze więcej takich placów, to po prostu w Bytomiu byłoby super. Na razie przez takie wybryki już trzeba wprowadzić zmiany w regulaminie. Dostęp do tego terenu przynajmniej przez okres zimowy będzie tylko i wyłącznie do zmroku. Inwestycja zrealizowana przez prywatną firmę dofinansowana ze środków unijnych została wyposażona w monitoring, ale to nie przeszkadza tym, którzy pomylili strefę rekreacji ze ścianką wspinaczkową.